kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym i szczególnie dzisiaj, gdyż dzisiaj to ostatni dzień panowania Królestwa Ciemności, gdyż jak wiecie, już jutro, 21 grudnia, mamy nasze cudowne Święto Światła. I dla tych wszystkich osób, które zapomniały się przygotować, właśnie to słuchowisko dzisiaj, aby jeszcze w tym ostatnim momencie sięgnąć do Waszych narzędzi magicznych, oczyścić Wasze mieszkanie i przygotować się do nadchodzącego panowania Królestwa Światła. Moi kochani, w moim osobistym życiu od kilku tygodni pojawia się zwierzę mocy, które właśnie jest symbolem jutrzejszego święta, czyli kruk. I właśnie dzisiaj, w czasie mojego spaceru tutaj nad oceanem, znów towarzyszyła mi para przecudnych, niezwykle silnych energetycznie kruków, które szybowały obok mnie, szybowały pomiędzy skałami i przekazywały mi te przekazy, które chciałabym dzisiaj ująć i przekazać dla Was. Moi kochani, na temat kruka napisałam już dla Was na moim blogu, ale było to napisane w takim wielkim, wielkim skrócie. I dzisiaj jeszcze może tak, by dokładniej pewne rzeczy dla Was wytłumaczyć, gdyż sama energia, która zobrazowana jest w postaci tego ptaka, jest dla nas niezwykle ważna i szczególnie właśnie jutro w czasie Święta Światła. Gdyż właśnie kruk, który uważany jest za najbardziej inteligentnego ptaka na całym świecie, właśnie kruk jest tym symbolem jutrzejszego przesilenia zimowego. Jako symbol z jednej strony narodzin słońca, a z drugiej symbol śmierci tego starego słońca, tego starego okresu czasu, który w tej chwili umiera, by mogło narodzić się coś nowego. Moi kochani, kruk to również niezwykła postać, która pojawia się w całej mitologii, a także we wszystkich praktycznie wierzeniach na całym świecie. I tutaj zachęcam Was do takiego skrótowego artykułu, który znajduje się w Wikipedii, który przedstawia mniej więcej wierzenia różnych kultur i kruka, jaką rolę on w tych wierzeniach spełniał. Moi kochani, dla mnie kruk jest nie tylko tym symbolem narodzin i śmierci, nie tylko tym symbolem czarownic, mistycyzmu, magii, zmiany czy tworzenia, ale także jest to symbol maga czy czarownicy, który jest obecny w każdym z nas. Każdy z nas jest swoistego rodzaju magiem czy czarownicą. Nie każda osoba zdaje sobie z tego sprawę, z tych właściwości, z tych sił, z tych mocy, które są obecne w każdym z nas. I właśnie kruk powinien być dla takich osób taką wskazówką, by te siły wykorzystać, by te siły odkryć, bo jest on dla nas takim przewodnikiem, który uczy nas odkrywania właśnie tych sił, tych mocy, które nazywamy nadprzyrodzonymi i wykorzystania ich, połączenia ich z naszą własną wolną wolą i wykorzystania tych mocy na nasze własne potrzeby w naszym życiu codziennym. Moi kochani, w wielu artykułach spotkacie się z takim dualizmem, gdyż kruk z jednej strony przedstawiany jest jako bardzo, bardzo pozytywny ptak czy symbol, a z drugiej strony bardzo negatywny. I właśnie do tego przedstawienia negatywnego chciałabym tutaj tak w tych kilku słowach coś powiedzieć. A mianowicie, w bardzo wielu przekazach usłyszycie czy przeczytacie
o tym, że kruk jest negatywny. I pojawiają się różne takie obrazy, w których właśnie taką negatywną rolę ten kruk przejmuje. I tutaj pragnę zwrócić Waszą uwagę na to, że szczególnie właśnie religia chrześcijańska neguje kruka. Widzi w nim jak gdyby zagrożenie, moce demoniczne, złe, moce właśnie magiczne, mistyczne. A że religia chrześcijańska, proszę tutaj może bez obrazy, bo ja nie chcę w jakiś sposób urazić waszych odczuć religijnych, ale pewne rzeczy należy wyjaśnić, że religia chrześcijańska w pewnym stopniu propaguje zabobony, czy propaguje pewnego rodzaju, jak to można nazwać, żeby tutaj naprawdę nikogo w jakiś sposób nie skrzywdzić. Religia chrześcijańska tworzy taki mit zła, niebezpieczeństw, strachu. I tutaj już należy się zastanowić nad tym, dlaczego właśnie religia ta bazuje na strachu. Gdyż strach jest domeną, jak wiecie, właśnie demoniczną, właśnie domeną tych sił negatywnych, nadprzyrodzonych. Jeżeli jakaś religia na tym strachu bazuje, strach przed grzechem, strach przed piekłem, strach przed diabłem, strach przed demonem i tak dalej, to jaki ma to cel? I właśnie tak pojawia się ten mit złego kruka, czarnego kruka właśnie w religii chrześcijańskiej jako coś niedobrego. I tutaj bardzo proszę, wystarczy tylko porównać, że w tej samej religii pojawia się mit złej czarownicy, złego maga. Wszystko, co jest nadprzyrodzone, co pochodzi od Boga, gdyż te siły otrzymaliśmy od Boga, bo wiele osób rodzi się już z takimi właściwościami nadprzyrodzonymi, które są bardzo, bardzo w danej osobie silne i nie mogła ta osoba nabyć ich jak gdyby w związku z uczestnictwem w jakichś czarnych mszach. To jest wszystko tylko mit i zabobon, moi kochani. I dokładnie tak samo wygląda to z krukiem. Kruk tak samo jak czarownica, jak czarny kot jest nacechowany w tej religii negatywnie. I jest to związane z tym, że religia ta, jak sama mówi, traktuje nas ludzi jako owce. Owce, owieczki, które potrzebują pasterza. I wiadomo, że taka owca jest łatwiejsza do kierowania nią, czy zaganiania jej do tego czy innego miejsca. Natomiast jeżeli taka owca rozpozna w sobie siły takie moce, które w niej naprawdę istnieją, które tworzą z tej owcy maga czy czarownicę w życiu codziennym, które pomogą jej wykorzystać te moce na własne potrzeby, w połączeniu z własną wolną wolą, to jest to już zagrożeniem, gdyż taka owca przestaje być owcą i już nie jest nią tak łatwo kierować. I moi kochani, w związku właśnie z krukiem i w związku z jutrzejszym świętem, życzę Wam z całego serca takiego skupienia się na sobie, skupienia się na tych własnych mocach, które siedzą w każdym z nas, rozpoznaniu tych mocy i wykorzystaniu tych mocy w życiu codziennym. I by właśnie ten kruk był dla Was takim symbolem przejścia z tego zaciemnienia, z tych przysłowiowych klapek na oczach, przejścia w stronę światła, czyli odkrycia tego, co silne w nas, odkrycia tego światła w nas. I przede wszystkim proszę się tutaj nie przestraszyć, gdyż przy odkrywaniu światła wyjdą na jaw różne cienie, czyli takie nasze jakieś słabości, nasze wady, nasze obawy, strachy. I to jest całkiem normalne. I proszę się po prostu nie wycofywać, tylko iść dalej, bo każdą taką moc jesteście w stanie odkryć i jesteście w stanie ją wykorzystać. A droga ku światłu prowadzi niestety często poprzez własny cień, czyli należy pewne rzeczy przepracować, pewne rzeczy zrozumieć. Kruk jako symbol maga i czarownicy, kruk jako symbol do przemyśleń teraz z okazji naszego święta światła, a także z okazji Nowego Roku. Moi kochani, i na sam koniec jeszcze chciałabym powiedzieć coś
na temat właśnie maga i czarownicy, czyli tych sił, które są obecne w nas, w naszym wnętrzu. Moi kochani, każdy z Was, kto kiedykolwiek miał w swoich dłoniach karty Tarota, wie, że wśród kart Wielkiej Arkany znajduje się karta z numerem 1, czyli mag. I karta ta właśnie w pewnym stopniu jest takim symbolem dla każdego z nas, bo każdy z nas w pewnym stopniu jest właśnie magiem czy czarownicą. Wiele osób boi się tych swoich własnych właściwości, tych mocy, które siedzą w niej, ale w czy większym czy mniejszym stopniu na pewno je wykorzystuje, kreując i tworząc swoją własną rzeczywistość. I w związku z tym, w związku z naszą energią kruka i w związku właśnie z tą kartą, chciałabym opowiedzieć dla Was zwrócić Waszą uwagę na pewne siły związane właśnie z magiem czy czarownicą. W takim życiu codziennym, gdy bierzemy pod uwagę to, że każdy z nas jest magiem, nie tylko te osoby, które afiszują się z tym, że należą do danej loży, sekty, czy są jakimś guru w tym czy innym sensie, każdy z nas jest magiem. I wśród magów mamy jak gdyby trzy rodzaje. Pierwszy rodzaj to jest tak zwany biały mag czy biała czarownica. Używam tutaj specjalnie tych dwóch sformułowań, gdyż używając słowa tylko mag, słowo to nabiera znaczenia męskiego, a jak wiadomo, nie tylko mężczyźni są na świecie, są również kobiety i tutaj niestety może Wy wiecie, jaki inny odpowiednik mogłabym użyć w naszym na przykład języku polskim niż słowo czarownica, bo niestety słowo czarownica kojarzy się negatywnie. To jest oczywiście temat na całkiem inne słuchowisko i kiedyś ten temat poruszę. Ale w jaki sposób należy nazwać również kobiety, które są magiem? I nazywam je czarownicami w pozytywnym znaczeniu tego słowa oczywiście. Czyli jest pewna grupa, która należy do tak zwanych białych magów czy białych czarownic. I są to osoby, które skupiają się na przykład na pomaganiu innym, na robieniu dobrych rzeczy, na dążeniu do światła, na kontaktach z aniołami, na wszystkich takich pozytywnych rzeczach. Ale niestety osoby te negują tą dualność. Jak gdyby nie chcą w ogóle nic wiedzieć na temat tej drugiej strony. Czyli jest jedna strona biała, jest druga strona czarna. Czyli osoby te nie chcą widzieć jak gdyby tej drugiej czarnej strony i popadają w pewnego rodzaju skrajności, o których kiedyś opowiem w całkiem innym słuchowisku. Czyli taki biały mag w pewnym stopniu jest również niekorzystny, gdyż te cienie, te złe strony są jak gdyby odepchnięte, świadomie odepchnięte, zepchnięte gdzieś na dół, ale one tam są i one w pewnym stopniu wpływają na działania tej osoby, na życie tej osoby i jak gdyby wychodzą na jaw. Tak jak opowiadałam to już dla Was na moim blogu, gdy opisywałam magiczne zwierzę mocy, muchę, która oznacza właśnie takie, jak gdyby zamiatanie takich wszystkich brudów pod dywan. Tam ich nie widać, ale one niestety tam są i one tam gniją i one po pewnym czasie zaczynają śmierdzieć. I dokładnie to jest w życiu wszystkich białych magów czy wszystkich białych czarownic. I drugi rodzaj, który obserwujemy w życiu codziennym, to są tak zwani czarni magowie czy czarne czarownice. I to są wszystkie te osoby, które świadomie decydują się, świadomie lub nieświadomie, na tą stronę cienia, odrzucając stronę światła. Czyli na przykład w takim życiu magicznym biorą udział w różnych rytuałach, które oparte są na cierpieniu zwierząt, na cierpieniu ludzi, które tworzą wszelkiego rodzaju zaklęcia magiczne,
ze szkodą dla innych ludzi, a w takim życiu normalnym, czyli osób, które nie zdają sobie sprawy z tego, że są magiem, ale działają magicznie, to są wszystkie te osoby, które na przykład rzucają uroki, są jak gdyby opętane taką zawiścią, złością, tym co negatywne i w takie skrajności popadają. I takim niebezpieczeństwem właśnie tego czarnego maga, niebezpieczeństwem, z którego bardzo mało osób zdaje sobie sprawę, czy ze świata tego ezoterycznego, czy ze świata normalnego, że wszystko, co wysyłamy, wraca do nas zwielokrotnione. I wiele osób świadomie decyduje się na tą stronę cienia, aby uzyskać wszelkiego rodzaju korzyści, na przykład materialne czy inne, nie zdając sobie z tego sprawy, że za to trzeba zapłacić, że za wszystko, co wyślemy złego, otrzymamy zło z powrotem, zwielokrotnione. I tutaj, czy otrzymamy je w tym życiu, czy w następnym, to już jest całkiem inna historia. Ale pragnę zwrócić uwagę właśnie tych osób na to, aby popatrzeć jak gdyby z drugiej strony, że może to jest teraz modne i może jest to takie, jak to nazwać, wiele osób się fascynuje tym, aby nosić trupie czaszki czy wszelkiego rodzaju symbole takiego zniszczenia, symbole tych sił negatywnych czy demonicznych, nie zdając sobie sprawy z tego lub nie chcąc sobie zdawać sprawy z tego lub świadomie odrzucając to, że za to trzeba zapłacić. Moi kochani, jest jeszcze ten trzeci rodzaj, czyli tak zwany mag transcendencyjny czy czarownica transcendencyjna, którą można by było nazwać przekraczająca pewne granice. I jest to osoba, która świadomie jak gdyby łączy maga białego i maga czarnego, ale w tym pozytywnym znaczeniu tego słowa. Czyli stara się żyć w świetle, żyć pozytywnie, ale jednocześnie nie zamiatając tych cieni pod dywan. Czyli zdając sobie sprawę z tego, że one są, że one istnieją i świadomie żonglując i świadomie wędrując pomiędzy tym światłem i cieniem. Czyli wykorzystując moce światła, ale nie zapominając o tym, że są te moce cienia i że nie należy ich negować, tylko należy się z nimi zapoznać i je zrozumieć. I moi kochani, tego Wam życzę również z okazji Nowego Roku, aby rozpoznać w sobie te siły, aby świadomie działać w świetle, ale nie zapominać o tym cieniu i ten cień w pewnym sensie zrozumieć i jego przekazy wykorzystać w naszym życiu. Moi kochani, na tym kończę dzisiejsze słuchowisko, takie bardziej wolne i bardziej filozoficzne niż te wszystkie inne. Jestem bardzo ciekawa, czy Wam się spodoba. Jeżeli Wam się spodoba, bardzo proszę o komentarze i kciuki w górę. Jeżeli się nie spodoba, kciuki w dół, no niestety. Lepiej wiedzieć, czy Wam się podoba, czy nie. I moi kochani, proszę, zerknijcie na mojego bloga, zerknijcie do opisu w Wikipedii czy na innych stronach na temat kruka, abyście mogli w pełni, jak gdyby, zapoznać się z jego przekazem i wykorzystać ten przekaz w Waszym życiu. Tego Wam życzę i zapraszam na kolejne spotkania magiczne. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu, jeżeli mi się to uda, jeżeli nie, to w następnym, będzie kilka odpowiedzi na Wasze pytania na temat właśnie różdżek magicznych i innych takich szczegółów z takiego zwykłego życia czarownicy. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na kolejne spotkania magiczne. Wasza Maria Bukarti.